O tym my snujemy opowieść w Radiu Katowice. Razem ze mną jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszula. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. A kim będzie bohaterka naszej dzisiejszej opowieści? Konwenansa miała za nic. Kobieta podobno niezwykłej urody. Żyła krótko, ale na trwałe zapisała się w historii. Wzbudzała zazdrość, plotki i skrajne uczucia. Barbara Radziwiłówna. Pani Urszulo, zacznijmy może od tej urody, no bo zdania są podzielone. Podobno kobieta właśnie niezwykłej urody, aczkolwiek są tacy historycy z jej czasów, którzy twierdzą, że ta uroda była dość przeciętna. A ona robiła wrażenie na mężczyznach czymś innym. Tak. Jeżeli chodzi o tę niebiańską, jak niektórzy mówią, urodę Barbary Radziwiłównej, a drudzy, że była równie piękna jak Helena Trojańska, trzeci, że była najpiękniejszą kobietą w Europie w czasach, gdy przyszło jej żyć, to jest legenda, która powstała. Dopiero w czasach romantyzmu. Romantyzm, który wzruszył się tą wspaniałą miłością, tą cudowną legendą, dopisał do wizerunku Barbary Radziwiłównej również jej nieziemską urodę. Jaka była? No właśnie. W 1931 roku we wrześniu natrafiono na jej grób w Wilnie i otwarto trumnę. I cóż się okazało? Była to. Kobieta, jak na swoje czasy, bardzo wysoka, 1,60 m wzrostu. To było mniej więcej tyle, jak gdyby dzisiaj było 1,74 m, 1,75 m. Była bardzo drobiutka, miała bardzo długie palce. Natomiast figura, Którą zachwycała, była taka, którą byśmy się dzisiaj zapewne nie zachwycili, bo ona była szczuplutka, miała bardzo wątłą talię, natomiast biodra były bardzo rozłożyste. rozłożyste. Ona miała nie wiadomo, ile tłuszczu na tych biodrach nosiła. No tak ale, trudno to dzisiaj określić. Prawda? Ale sądząc, z, rozmi z wymiarów miednicy na pewno miała te 105-106 cm centymetrów w biodrach. To nie jest znowu tak y, malutko. No, ale wtedy były inne kanony. Piękna tak jest. Prawda, miała krótkie gole. nogi. Y, to nie miało znaczenia, bo, bo i tak, tak nosiło się tak, te jest. szerokie, wielkie mm, roby. Miała Płowe włosy, jak niektórzy mówili, romantyzm zrobił z tego złote włosy. Jakie to były włosy, w rzeczywistości nie wiemy, gdyż Barbara była transportowana z Krakowa, w zasadzie z Niepołomic, do katedry wileńskiej przez cztery tygodnie latem. To spowodowało, że trzeba było to ciało jakoś za konserwować i ona została włożona do trumny drewnianej w mieszance popiołu z drzew plus wapna. To były wtedy metody konserwowania to były zwłok, prawda? metody konserwowania zwłok w pewnych przypadkach, bo niektóre zwłoki udało się balsamować. Tutaj ten sposób wskazuje na być może albo pośpiech albo zaawansowaną chorobę weneryczną ale do o tego jeszcze dojdziemy, dojdziemy. Tak, bo na razie jesteśmy na początku na a nie początku na końcu samego tej historii, tak? także nie wiemy jakie były włosy bo włosy zostały przeżarte przez tą bardzo agresywną mieszankę skórę podobno miała płeć nieprzeciętnej barwy. Była to, byśmy dzisiaj nazwali, może porcelanowa. Bardzo jasna w, każdym w każdym razie, razie tak. była bardzo jasna oczy. To co robiło podobno wrażenie na mężczyznach, to były wspaniałe, ogromne, ciemne oczy, bardzo głębokie, jak jeziora, jak się o niej jeden z pisarzy romantycznych wyraził. Ogromnie długie, niesamowite rzęsy. Małe płatki uszu, drobne, subtelne usta, długi... Prosty nos. No i wróćmy do tych płowych włosów, które były do pasa, były bardzo obfite. Czy była wielką pięknością? Gdyby była wielką pięknością, współcześni by coś na ten temat napisali. Natomiast mówi się wśród współczesnych o. Urodzie królowej Bony, na przykład. Mówi się o urodzie pierwszej żony Zygmunta z starego, starego Księżniczki mm. Zapolai. Mówi się o urodzie pierwszej żony Zygmunta Augusta, którą była Habsburżanka Elżbieta. Kobieta chora na epilepsję, kobieta bardzo chuda, ale sławi się. W wierszach, w poematach, jej twarz. Natomiast o barbarzy się nic nie mówi. No ale mówi się, że jej urodą był jej sposób bycia, więc być może te oczy, o których pani mówi, które rzeczywiście się pojawiają tu i ówdzie w opisach, plus informacje o jej ujmującym sposobie bycia, może to właśnie tworzyło tę taką tajemniczą całość, która sprawiała, że mężczyźni ulegali. Na pewno. A weźmy pod uwagę jedną rzecz. Zygmunt August, cokolwiek, o nim nie powiedzieć był bardzo zepsuty przez kobiety albo bardzo rozpieszczony on tych kochanek miał multum i był bardzo wyrafinowany jeżeli chodzi o gusta I jeżeli związał się z kobietą przez 8 lat nie widząc nikogo poza nią to, to ona musiała mieć coś w sobie mówili o niej zalotnica albo frywolnica dlaczego ona nie nosiła się na modę polską, tylko nosiła się na modę włoską, podobnie jak królowa Bona. I to oznaczało bardzo duże dekolty, bardzo wypasowane suknie. Suknie, które, których rękawy były cięte odsłaniając nadgarstki. Następna rzecz. Jeżeli przykrywała włosy, to nie przykrywała chustami, nie zakrywała tych włosów. Ona nasadzała na nie fantazyjne berety, a potem, już będąc królową, nosiła te słynne kołnierze albo kanaki z pereł. Tak sposób bycia. Była wesolutka, bardzo dużo tańczyła. Podobno, jak się z nią rozmawiało, to słuchała całą sobą, to też... Jest bardzo pewien ważne. urok. I w jej towarzystwie się ktoś tak czuł, jak byłby jeden, jedyny wybrany na świecie. I to było bardzo ważne. Tyle o urodzie Barbary Radziwiłówny i o jej sposobie bycia. A teraz czas na miłość. Barbara Radziwiówna jest bohaterką naszej dzisiejszej opowieści, no ale miała męża i o tym związku chcemy rozmawiać. Barbara była drugą żoną Zygmunta Augusta, ale on był jej drugim mężem także. Tak. Wyszła za mąż po raz pierwszy za potężnego magnata litewskiego. I bardzo szybko i została wdową. I szybko owdowiała. I właśnie to wdowieństwo było. Pretekstem do zorganizowania spotkania z Zygmuntem Augustem, który wtedy już był żonaty, Barbara mm, owdowiała nie poza mąż gasztołt, nie zostawił yy, męskiego potomka. W związku z tym, zgodnie z ówczesnym prawem Rzeczpospolitej, majątek przechodził na rzecz. Korony, a bona, która uchodziła za kobietę bardzo pazerną, kładła y, rączki swoje bardzo szybko na tego typu majątkach, zresztą nie na darmo była najbogatszą kobietą no w ale Europie. przynosiło to efekty, prawda? Przenosiło mm. to y, efekty. No i Zygmunt tam pojechał. Pojechał w ogóle na Litwę, gdzie go mamuśka y, wysłała, żeby się bawił. Natomiast bracia, właściwie kuzynowie, radziwiłowie. Dwóch Mikołajów, czarny i rudy, postanowili zorganizować spotkanie Barbary z Zygmuntem, żeby ona rzuciła na niego, oczarowała urok, tak. go, i żeby Zygmunt wystąpił przeciwko matce i doprowadził do tego, żeby ogromny majątek Gastoldów został w rodzinie Radziwiłów przypad Barbarze. No, tak się złożyło, że para, niesamowicie przypadła sobie do gustu. Ich łączyła niesamowita fascynacja, i była to nie tylko fascynacja seksualna, choć niewątpliwie ona grała ogromną rolę. Ponoć Barbara była wyjątkowo przebiegła w sztukach miłosnych, bo przypisuje jej się 38 kochanków. kochanków. W 39 miał być Zygmunt. Być Zygmunt. Zresztą August. nazywano ją publicznie wielką nierządnicą litewską, tylko no tutaj też pojawiają się znaki zapytania, czy rzeczywiście była aż tak rozpustna. Na jak ją malowano, no bo w końcu miłość kończy się ślubem, zawartym w wielkiej tajemnicy. To ogromny mezalians w ówczesnych czasach, no. Słyszy się, że jednak podstępem nakryto Zygmunt'a z Barbarą radziwiówną i że do tego ślubu go trochę zmuszono. Jaka była prawda, czy on to zrobił, bo tak chciał, czy rzeczywiście pod naciskiem? No więc właśnie, niewątpliwie ogromne ambicje rodziny Radziwiłłów, bo Nie ten ślub tak. ich wykatapultował na. Samą górę na szczyt. Oni w tym momencie rządzili Augustem, czyli Rzeczpospolitą. Podobno zaaranżowali tą schadzkę i nakryli parę w najbardziej intymnym momencie. momencie, gdzie już przed drzwiami komnaty czekał ksiądz i nie dali. Zygmuntowi Augustowi wyboru i zmusili go do małżeństwa. Poza tym ale, twierdzili też i Barbara, że była w ciąży, i to był kolejny argument przemawiający za tym, żeby zawarli ślub. To jest też taki wątek. Ciąża jednak nie jest potwierdzona. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że. Mogła to być ciąża, natomiast wróćmy do pierwszego wątku. Gdyby go zmusili, to w tych czasach nie było problemu, zwłaszcza jak się było synem króla i króla, żeby, rozwiązać, żeby to rozwiązać to małżeństwo i pozbyć się niewygodnych świadków. Bo ona bardzo nie lubiła, delikatnie mówiąc, swojej nowej synowej. No i silną presję wywierała na synu, żeby jednak ten związek rozwiązał. Tak się nie stało. Udało się doprowadzić do koronacji i Barbara została Królową Polski. Tak, ale nie nacieszyła się tą koroną długo. Bo była koronowana krótko przed śmiercią, tak naprawdę. pięć miesięcy i ona parła do tej koronacji bardzo, parli też radziwiło. No to nic dziwnego, natomiast mówiłyśmy, że zdradzimy jeszcze tajemnicę śmierci barbary, i o tym właśnie powiemy za chwilę. Jak zmarła Barbara Radziwiówna, To jest pytanie, na które nie do końca od lat znamy odpowiedź. Wiemy, że umierała w ogromnych cierpieniach i w sumie żyła bardzo krótko, no bo jak mówiłyśmy, zmarła rok po koronacji, a miała wtedy zaledwie około 30 lat, bo też dokładnie nie znamy daty jej urodzin. To znaczy, jeżeli urodziła się... Inaczej, znamy dokładnie dzień i miesiąc Ale nie urodzin, znamy roku. No nie chodzi. znamy roku. Jeżeli urodziła się w roku 20, to zmarła, mając 31 lat. No Jeżeli w pytanie, roku 23 tak, miała nie, ich 28. Spełne, tak. Na co zmarła Barbara? I tutaj jest kolejna zagadka. Pierwsza, która mówi, że otruła ją świekra, która jej nienawidziła. Ta yy, wersja. Raczej jest mało prawdopodobna, bo Barbara umierała 8 miesięcy, koronując się już była bardzo chora. Mówi się, że to był rak szyjki macicy. E, to jest druga wersja. Trzecia wersja, która mówi, że była to choroba weneryczna. Jedni twierdzą, że to była kiła, drudzy, że był to syfilis. Tak, była nieuleczalna w tamtych czasach. I tutaj też jest znak y, zapytania, spory, bo gdyby ona była chora wenerycznie, to również August byłby, byłby chory. chory, a żadne kroniki, żaden medyk nigdy nie leczył y, króla na tak zwaną francę. Czyli wiele wskazuje na to, że jednak to był właśnie rak szyjki macicy i umierała w ogromnych bólach i cierpieniu. Prawdopodobnie mogło to być też y, zatrucie lokalne, gdyż ona używała środków na płodność, a to były na przykład zdechłe szczury mieszane z rtęcią. Czyli jeżeli coś takiego się y, wymasuje e, organy rodne, no to, to można przewidzieć można skutki. Przewidzieć skutki. Barbara miała też przepiękne, niezwykłe klejnoty. Mówiło się, że Barbara i Zygmunt to była najbogatsza para w owym czasie w Europie, ale do tego wątku wrócimy w suplemencie, który będzie do obejrzenia i do posłuchania tylko w internecie na stronie Radio Katowice, radio.katowice.pl. Tam o klejnotach Barbary. A dzisiaj tyle o jej historii, choć ta historia jest o wiele bogatsza i dłuższa. Jeśli państwo chcieliby się w nią zagłębić, to polecamy jeszcze do uzupełnienia lekturę o Barbarze. Barbara Radziwiłówna, pani Magdaleny Niedźwieckiej, wspaniale napisana książka. Historia miłości Barbary i Zygmunta. pod tytułem Zmierzch Jagielonów, bo tak to było. Bo tak to było. Zygmunt August był ostatnim męskim potomkiem Jagielonów. I gdyby nie było Barbary, prawdopodobnie nie byłoby tego zmierzchu Jagielonów. Miłość na tle politycznych intryg, na tle niechęci bony, na tle nienawiści ojciec-matka, na tle ogromnego dramatu Zygmunta Starego, który tego małżeństwa nie akceptował i które prawdopodobnie wpędziło go do grobu. Teraz tyle o historii Berbery Redziwiłłówny. Polecamy państwu jeszcze suplement o jej klejnotach i o tej bogatej parze europejskiej. Do obejrzenia przypomnę tylko na stronie Radia Katowice. A teraz bardzo dziękuję. Urszula Pawlik opowiadała o historii tej miłości. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia.